Witam bardzo serdecznie w kolejnej części Filarów Wieczności. Jesteśmy tutaj w gospodzie. No i zobaczmy, co teraz tutaj żeśmy sobie z niektórymi osobistościami porozmawiali. Idźmy dalej. Co tutaj może się znaleźć? Dajmy tryb szybki, bo tak to będzie się wlekło w nieskończoność. Ok. Kradzież. Zobaczmy, co mają w szafach. Nic specjalnego. Wysoki mnich i mnich, tak? Łóżko kołysze się razem z drzewem. No, to jest domek. O, można porozmawiać. Mnich pociera skronie, chowając twarz w dłoniach. Podnosi ją na ciebie, gdy się zbliżasz. Przydałyby się tu normalne drzwi, mruczy. Wraz z braćmi wynająłem to pomieszczenie, licząc na odrobinę prywatności, na obcej ziemi. Być może mogłabyś znaleźć sobie inną izbę w tej gospodzie. Kim jesteś? Mnich otwiera usta, żeby coś powiedzieć, ale w ostatniej chwili rezygnuje. Przygląda ci się uważnie, starannie ważąc słowa. Wraz z braćmi prowadzimy prywatną rozmowę w pokoju, który wynajęliśmy na własny użytek. Proszę, jest tu tawerna wypełniona ludźmi, którzy chętnie dostarczą ci rozrywki, której szukasz. Co was tu sprowadza? Podróżujemy tam, dokąd niosą nas nauki. Mnich ma mrocze, wolno i jednostajnie. Nie, żeby to była twoja sprawa. Spotkałem mnicha w takich samych szatach jak wasze. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, na krótko po tym, jak go znalazłam. Oczy mnicha robią się okrągłe. Zaciska pięści z całych sił z donośnym trzaskiem stawów. Szaty, takie jak nasze, powiadasz? Czy miał coś przy sobie, czy coś ci powiedział, albo wręczył? Proszę, już dawno mieliśmy się tu spotkać z naszym bratem. Jeśli go znalazłaś, to znaczy, że mnisi opuszczają wzrok i jednogłośnie zaczynają szeptać modlitwy żałobne w intencji poległego zakonnika. Pokaż mu wiadomość, nie pamiętam. Dał mi to pismo. No dobra, dajmy, zobaczmy, co się będzie działo. Daj mi to, wykrzykuje, wyrywając się pismo z rąk. Niemal natychmiast na jego twarzy pojawia się rumieniec. To znaczy, proszę, to bardzo ważne. Mnich łamie pieczęć, rozwija pokryty ręcznym pismem zwój i szybko czyta wiadomość, poruszając bezgłośnie wargami. Odwraca się i przemawia do braci. Bracia, arcymęczennik przesłał swe słowa. W końcu mamy to, czego potrzebowaliśmy. Dziękuję ci, nieznajoma, mówi składając przed sobą dłonie i wykonując głęboki ukłon. Twoja uczciwość zasługuje na uznanie. Przyznaję, że byłem zaskoczony, gdy wręczałaś mi wiadomość. Spodziewałem się zastać złamaną pieczęć. Mnich oblewa się rumieńcem i po raz pierwszy uśmiecha. Cieszę się, że zwykła przyzwoitość nie zaginęła jeszcze na świecie. Sięga do fałszaty. Proszę, twoja uczciwość musi zostać nagrodzona. O, proszę. Zadanie wykonane, zapieczętowane pismo. Sporo doświadczenia, 3000. Nieprzewrócona stronica. Co? Nieprzewrócona stronica. Seria mord wstrząsnęła społecznością skrybów mieszkających w odosobnieniu w klasztorze na wyspie Biała Skała w Bucie Ondry. Bez powodzenia prosili o pomoc z lądu. Skrybowie słyną z prawości talentów artystycznych, ale możliwe, że niezamierzenie udzielili schronienia komuś, kto próbuje zniweczyć ich pracę nad zakazanymi księgami. Raport z misji. Zrozpaczona matka. Nie udało mi się zapobiec kolejnym dwóm morderstwom, ale wraz z mnichami zdołaliśmy wytropić mordercę. Okazał się nim tajemniczy skryba z zakonu uważanego przez innych mników za wymarły. W rzeczywistości sprawca ukrywał się w katakumbach pod klasztorem i stopniowo niszczył heretyckie dzieła, które jego zdaniem rozpowszechniały kłamliwe opowieści o pochodzeniu bogów. Kiedy mnisi się zorientowali, postanowili zabić każdego, kto mógłby coś podejrzewać. Nie chcąc stawić czoła sprawiedliwości, skryba rzucił się z najwyższej wieży klasztoru i zginął. W jego podziemnym laboratorium udało mi się odnaleźć kilka butelek podejrzanego brunatnego płynu. Klasztorny zielarz rozpoznał go jako potężną truciznę, zapewnie tą samą, której użyto do zabicia mnichów. Jeden słaby przedmiot jadł ślepego mnicha. Okej, no to dobra, to jakieś zadanie tutaj się wykonało. Spłata, petent, wyjazd za 3 dni, w razie pominięcia prestiż minus 4, obrona plus 0, bliźniacze wiązy, niewielka zmiana w relacjach, spadek reputacji, spłata 1000 sztuk, tak? No to dobra, dajmy mu spłatę.
Otrzymawszy od ciebie pieniądze, Nery szybka ręka rusza chwiejnie w stronę najbliższego portu. Dlaczego szybka ręka? Trudno powiedzieć. Pozostało 8 dni, 7 godzin. Dobrze. No to coś się tam wydarzyło. Idźmy dalej. Czy z tym jegomościem można porozmawiać? Nie, z tym jeszcze też nie. Dziękujemy, ale dalej jest tryb kradzieżowy. Dobra, idziemy. Rozwiązaliśmy zadanie. Nawet nie mieli świadomości, że i tak żeśmy to przeczytali. Masz chwilę? Chciałbym zamienić z tobą słówką. No pewnie, że mamy chwilę i to nie jedną. Szczupła kobieta w zabrudzonym, skórzanym odzieniu napotyka twoje spojrzenie. Dobrze spotkać tu kogoś z bardziej cywilizowanych stron. Jej potargane włosy układają się w pofalowane czarne pasma. Pomimo delikatnych rysów twarzy, dołek w podbródku nadaje jej chłopięcy wygląd. Na własnej skórze odczuwam wiele niedociągnięć glantatańskiej gościnności. Jej skryte pod rękawicami dłonie spoczywają na rękojeści długiego estoka przypasanego nisko na biodrze. Mogłabym nawet zapomnieć im niechęć w stosunku do przybyszy, ale te obyczaje tawerny i rozwodnione trunki to jest niewybaczalne. Mam nadzieję, że nie przesadzam z otwartością, ale chciałam powiedzieć, że już o tobie słyszałam. Cwany uśmiech sprawia, że w jej policzkach robią się dołeczki. Cieszysz się dobrą sławą pośród członków dwunastki, co automatycznie czyni nas sprzymierzeńcami. Rzuca ci zalotne spojrzenie spod długich rzęs. A sprzymierzeńcy pomagają sobie nawzajem, nieprawdaż? Może zapytam, kim jest. Kobieta otrzepuje kurz ze spodni i składa przed tobą teatralny ukłon. Gdzie moje dworskie maniery? Uśmiecha się kpiąco. Jestem Cwinet. Bardzo mi miło. Marszczy brew z uśmieszkiem lekkiego skrępowania. Jednak tymczasem niech będzie, że jestem tylko kolejną cudzoziemką, która pilnuje własnego nosa. Jakiej pomocy ci potrzeba? Moi przyjaciele ściągnęli na siebie niechcianą uwagę. Cwinet rozgląda się wokół w poszukiwaniu niepożądanych słuchaczy. Glamfatajskich zwiadowców i to nie byle jakiego motłochu czy lokalnych fanatyków, ale samych kłów. Przerywa, pozwalając, by wymówiona nazwa wybrzmiała. Kły są brutalne i niestrudzone. Chętnie urządzą pokazówkę z niepokornymi cudzoziemcami w roli głównej. I dlatego właśnie potrzebują twojej pomocy. Uśmiecha się szeroko. Potrzebują kogoś, kto ostrzegłby ekspedycję o nadchodzących kłopotach i kto gotów byłby walczyć, jeśli zaszłaby taka potrzeba. Poklepuje rękoje swojego stoka. Przy odrobinie szczęścia dotrzemy do moich przyjaciół, zanim zrobią to kły. W przeciwnym razie może dojść do rozrywu krwi, bo kły mają swoją reputację do utrzymania. Dlaczego nie jesteś razem ze swoimi przyjaciółmi? Dlaczego sama ich nie ostrzeżesz? No dobra. Kobieta sztywnieje, słysząc pytanie. Wypadła moja kolej daleko patrolu. Spostrzegłam kły, wracając do obozu. Wiedziałam, że powrót do grupy wiąże się z ryzykiem doprowadzenia do niej wroga. Znam te lasy i wiem, jak nie rzucać się w oczy. Nie chciałam jednak ryzykować życiem swoich przyjaciół, przekradając się pod nosem łowców, tak wytrawnych jak kły. Gdyby zauważyli mnie ostrzegającą przyjaciół, byłoby po nas. Cwinet przechyla głowę i uśmiechając się wskazuje na ciebie. Ale jeśli zobaczą mnie ze wsparciem, na przykład z tobą, wtedy przynajmniej będziemy mogły ich odstraszyć albo stanąć do walki. W jaki sposób twoi przyjaciele ściągnęli na siebie uwagę kłów? Samo postawienie stopy w Eir Glanfat może być poczytane jako obraza plemion. Nie wiem, jak wpadły na nasz trop. Podejrzewam, że któryś z nowszych zwiadowców nie zamaskował dobrze swoich śladów. Gdy spostrzegłam kły, szły ścieżką, którą ekspedycja podążała wiele dni wcześniej. Opowiedz mi więcej o swojej ekspedycji. Wolę to nazwać odzyskiwaniem straconego mienia. Cwinet uśmiecha się szelmowsko. Powiadają, że kiedy nasze armie wycofywały się pospiesznie z Erglata, pod koniec wojny czarnych drzew pozostawiły za sobą wiele wartościowych przedmiotów. Tak więc z mojego punktu widzenia my tylko odbieramy to, co pozostawili tu nasi przodkowie. Wątpię jednak, by Glamfatanie zgodzili się ze mną w tej kwestii.
dodaje z uśmiechem. Ekspedycja wyruszyła z Zatoki Buntu, zmierzając prosto na wschód, na glamfatańskie tereny. Odłączyłam się, gdy dotarliśmy do Baeli, naturalnej granicy oddzielającej nasze ludy. Zgodnie z planem miałam mieć na oku Glamfatan, gdy główna grupa będzie przeczesywać teren. Całymi dniami udawało nam się ich unikać. Prowadzi palce po wierzchu skórzanej rękawicy, znacząc nimi ślad na jej zakurzonej powierzchni. Kły jednak dowiedziały się o naszej obecności. Twoi przyjaciele nielegalnie wkroczyli na cudzy teren. Według lokalnych praw są przestępcami. Tego nie wiem, czy tak jest, ale pomogę ci ostrzec ekspedycję. To wybiorę. Cwinet uśmiecha się szeroko, prezentując dołeczki w policzkach. Doskonale! Wiedziałem, że mogą na ciebie liczyć. Nachyla się i szepce ci do ucha. Zakładając, że kły jeszcze ich nie dorwały. Moi przyjaciele powinni być gdzieś w okolicach albo bezpośrednio na szlaku pielgrzyma w północnej głuszy. Plan zakładał, że obozowiska będą rozbijane wzdłuż szlaku wiodącego do świątyni Hylei. Znajdź moich towarzyszy, ostrzeg ich przed nadejściem kłów i pomóż im wydostać się z lasu. Wyruszę pierwsza, samotnie i spróbuję wyprowadzić kły w pole, żeby zyskać na czasie. Wysuwa częściowo estok z pochwy i uśmiecha się. Jeśli bogowie będą dla nas łaskawi, nie będzie potrzeby sięgać po żelastwo. Gdyby jednak do tego doszło, cieszę się, że jesteś po naszej stronie. Okej, okay, na łasce plemię. Przechwyć się w północnej grani, tak? Tak dobrze mówię? Na łasce plemię. Głuszy, w północnej głuszy. Okej, okay, dobra. Już z nią nie da się pogadać, da się, ale to już pospiesz się, ekspedycja coś tam, no, ja mam swój czas. Dobra, łóżko kołysze się razem z drzewem, no tak. No to musi to być chyba, okej, okay, trochę doświadczenia się przyda. Co tu mamy? Nic specjalnego. Zobaczmy jeszcze w półkach jakieś książki. Podstawy Glamfatańskiego, umiłowany kraj. Wiersze z Eric Glamfat. No to wierszy nie będziemy czytać. Podstawy. Aha. Proszę bardzo, można się uczyć. Dobrze. Tutaj zobaczmy, co tutaj mamy. Glamfatańskie zwyczaje. Święto czarnego drzewa, zwyczaje podróżne. No dobra, nie będziemy tego czytać, bo tutaj zobaczmy, czy z kimś można pogadać. Tutaj nic, ale tu można. Kogoś zeskanować. Widzisz udowłosego chłopca, już prawie mężczyznę, jak podkrada się do pantery z brzydkim, zakrzywionym sztyletem w dłoni. Pantera stąpa lekko, przeskakując od skały do skały, nic nie robiąc sobie z towarzyszącego jej zagrożenia. Skakuje na drzewo i zwraca swoje zielone oczy ze zwężonymi źrenicami w kierunku dziecka. Mógłbyś przysiąc, że gdyby tylko potrafiła, wybuchłaby śmiechem. Mignięcie czarnej sierści i pantera znika, a chłopiec, rzucając przekleństwami, pogrąża się w zwątpieniu we własne siły. W końcu rusza dalej. Idzie tak wiele dni, tropiąc coś, czego nigdy nie udaje mu się znaleźć. Śpi krótko, po kilka godzin, po czym wyrusza w dalszą drogę. Wycieńczony i przymierający głodem, kolejny dzień mija i udaje mu się zabić królika. Wielkie brązowe oczy zwierzęcia sprawiają wrażenie zahipnotyzowanych, gdy chłopiec z rozmachem podrzyna mu gardło i rzuca się na surowe mięso. Chłopiec krzywi się, przełykając pokarm. Gęstniejąca krew spływa mu po podbródku. Pokryty krzepnącą juchą i wyczerpany, zasypia pod występem skalnym z silnym postanowieniem kontynuowania łowów po przebudzeniu. Nie musi czekać długo, bo wkrótce ze snu gwałtownie wyrywa go węszenie dochodzące z pobliskich kniei. Dłoń sięga po ostrze. Wielki, niemal trzykrotnie większy od niego czarny niedźwiedź uważnie lustruje chłopca i ostatecznie powraca do swoich poszukiwań. Kostki dłoni zaciśniętej na sztylecie bieleją. Oddech chłopca staje się płytki i gwałtowny. No, jeszcze trochę i mógłby być kąskiem dla niedźwiedzia, także bardzo mu się tutaj upiekło, widzę. Dobrze, idziemy. Wychodzimy już z tego miejsca, bo tutaj nie będzie chyba więcej nic ciekawego. Sporo ludzi widzę, że nawet knajpa się rozwija.
Dobra, tutaj też już była rozmowa. O! Aha, tylko że jako kradzież to będzie. Ale tutaj nie ma też nic ciekawego, widzę. Dobra. Tu jest jakaś chałupka, ale do niej chyba wejść się nie da. Wszędzie kradzież. Wszędzie kradzież. Dobra, nie będziemy ich okradać. Absolutnie. Zobaczmy, co tu mamy. Członkini plemienia, da się z nimi, czasami z niektórymi da się porozmawiać. I tu jest, potrzebujesz właściwego klucza. Okej, tutaj co się stało? Przez stulecia te kamienie zostały wygładzone wiatrem i deszczem. A jest jakaś ruina. A może byśmy tak włączyli właśnie skradanie, bo czasami można przy takich ruinach znaleźć ukryte przełączniki, kamienie. No jednak pochodźmy trochę w tym trybie. Okej, kto tutaj jest? Obrońca. O! Strażnik włócznią zagraża ci drogę prowadzącą za bramy. Stój, cudzoziemko, wstęp do pozostałej części miasta jest zakazany, chyba że posiadasz upoważnienie od jednego z namfatów. Nielegalne wtargnięcie karane jest śmiercią. Niezła włócznia, coś sobie nią kompensujesz. W jaki sposób mogę uzyskać pozwolenie do jednego z anamfatów? O właśnie. Z ociąganiem wskazuje na długą chatę pośrodku dystryktu. Zawsze możesz spotkać któregoś w przejściu 6. Być może anamfatka Betchwl cię wysłucha, o ile zniesie twój barbarzyński język. Okej. Zdobądź przychylność, okej. No, oczywiście nic tutaj na siłę nie będziemy robić. Absolutnie. A zaraz, no idźcie w skrytości, bo tutaj są jakieś ruiny. Ale całkiem fajnie wyglądają, trzeba przyznać. O, a kradzież znowu. No dobra. No pewnie nikt by mnie za tą kradzież tutaj nie zauważył, ale... Ale kraść się nie powinno, właściwie nie wolno. Dobra, idźmy dalej, zobaczmy, tutaj jest jakiś budynek, jakaś wojowniczka tutaj łazi. Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda na mapce. Przejście 6, bo zanim tutaj pójdę, bo to jest z główną misją, staropieść, tak, to przejdziemy najpierw może w inne miejsca. Dobra, pójdźmy szybkim krokiem, bo no tutaj co pisze? Da się to przeczytać, ale chyba nie z tego miejsca. Tutaj to samo będzie, nas zatrzyma. Nie wystawimy ci na próbę Estramor, nie przejdziesz bez pozwolenia. No dobra. Jakoś teleportacyjnie chyba się dowiadują o tym, że już tutaj przechodzę, bo w dziwny sposób to się już powiedział, że już się zdenerwuje, tak, moją osobą. Cień piedestału zakrywa podium. Tak? Dobrze mówię? No tak. Tutaj ktoś jest, da się tutaj z kimś porozmawiać na dłuższą metę? Chyba nie. Tu jest jakiś budynek. Wejdźmy, oczywiście, zobaczmy. Aha, grzybki. Można zbierać, przynajmniej tyle, że z tego nie ma kradzieży. O, ten ma poziom, nawet nie zauważyłem. I nawet dwie postacie mają poziom teraz, okej. Co tutaj? Wiedza, mechanika, przetrwanie. Tak, tutaj zainwestujemy w przetrwanie. Poświęcona ziemia. Wytrzymałość plus 26, czyli okej. Boskie piętno, odbicie, celność plus kontrowant, dobra, święta moc, czyli ten moc plus 3, stanowczość, święta projekcja, obrażenia od zimna, ziarno wątpliwości, oszołomienie, modlitwa przeciw niemocy. Niewrażliwość na mdłości i osłabienie, odpychająca pieczęć,
powalenie, lekkie przywrócenie wytrzymałości, stłumienie nieszczęść. Aha, dobra. Chyba mi się wydaje, że to będzie to boskie piętno Mudamy. To jest dość dobry czar, tym bardziej, że tyle obrażeń zadaje, może być. O, to jeszcze inne dostał. Litania przeciwko poważnym przypadłościom. O, na paraliż jest dobre. O, proszę, to super. To super. Przed paraliżem to się nam przyda. Iskra godziwych dusz. Co tutaj mamy? Wyzwala sprzyjanie potężny zapał, który wytwarza aurę, która zadaje obrażenia od elektryczności po bliskim wrogom. O, to też jest dobre. Tu niewrażliwość na zauroczenie, zdominowanie. Tu pomniejsze wstawiennictwo, wytrzymałość, czas trwania aktywnych efektów, niekorzystnych efektów minus 5. Ok, teraz, no dobra, chyba muszę to pozamykać już. Korony dla wiernych. Percepcja 6, stanowczość, intelekt i tak dalej, dobra. Oczyszczający ogień. Obrażenia 120, jacie, często przeskoki na wrogów. O, to będzie dobre. To będzie dobre. Okej. To spoko będzie, tylko żebym sobie nie zapomniał o tym porządnym czarze. Dobra, teraz ta. Tylko zanim tej, to muszę sprawdzić, czym ona walczy na razie. Czyli ma tutaj szabla i kiścień, tak? Szabla i kiścień, również z kuszy ma. Dobra. Co tutaj? Mechanikę trzeba będzie jeszcze zwiększać. To na razie idę dalej. Kołowrót. Mnich jest w stanie przemienić swój pasywny. Obrażenia na ranę plus 5%. Ogień. No dobre. Ogłuszający cios. Celny atak. Przejrzysta udręka. Próba cierpienia. Pasywna. Hard refleks wola. Proszę. Siła cierpienia. Osłabiające ciosy, osłabienie, zwierciadło duszy, na sobie szansa na odbicie ataków dystansowych 50%, też nie głupie, paraliżujący ból, ścieżka flagelanta jakiegoś, ok, kontra odbicie, wszystkie obrony minus 10, żelazne koło, wszystkie obrony minus 10, to też niezłe. Żelazne koło, redukcja obrażeń na ranę plus 1. Myślę, że ten kołowrót będzie dobrze, pasywna. Obrażeń na ranę plus 5% od ognia jeszcze dodatkowo. To weźmiemy to. Ok. No dobrze. To idźmy teraz tu. Okej, okay, dobra, może już wyjdźmy z ukrycia, które i tak nic tu nie daje. Na posadce rozsypane są nasiona i łupiny, tak? Zobaczmy, co tam jest. Dobra. Oczywiście nie kradniemy, bo to jest kradzież. Zaraz była krawędź półki poplamiona jest ptasimi odchodami. No super. Lensi. Witaj w moim domu, cudzoziemko. Jestem Lensi, uzdrowicielka i duchowa przewodniczka. Co cię tu sprowadza? Opowiedz mi o sobie. Miejscowi nazywają mnie mądrą kobietą. Oddają mi tym określeniem szacunek. Wiem o tym, ale czuję się przez to stara. Jestem zielarką i znachorką. Spędzam większość czasu opiekując się chorymi, przyjmując porody i wytwarzając lekarstwa dla cierpiących. Podoba mi się twój ptak. Ma jakieś imię? Tak, ma, kobieta płonie rumieńcem, ale nie powinnam była zgodzić się, by wybrała mu je córka znajomej. Pełne imię jest nieco głupawe, więc w skrócie nazywamy go Dziobkiem. Przewraca oczami z uśmiechem. Kolejnego ptaka nazwę imieniem jakiegoś Anomfaty. Powinnam już iść.
Tyle? Okej, to no i nic. Nic oprócz rozmowy. Miłej pogawędki nie było. Leave it to me. Okej, tutaj pewnie też od razu będzie. Dobra, odejdź. Nie będziemy tutaj oczywiście kusić losu. Chociaż moglibyśmy, bo jesteśmy mocarni, ale po co? Dobra. Chociaż tak do końca mocarni, no. Dobra, prężny interes. Zaktualizowano dziennik, ale o co tam chodziło z tym prężnym interesem? Zaraz zobaczymy. Żeby czasem czegoś. Rozmawiam z Alatki. Powiedział mi, że kiepskie rośliny zakupił od Alatki, która jest kupcem handlującym. Powinnam pozmawiać i przekonać ją do zwrotu pieniędzy. W Gandzie jest otoczona glamfalańskimi wojownikami, którzy wyglądają na gotowych do chronienia jej za wszelką cenę. Ile ich tu jest? No nie jest ich tutaj za dużo, ale dobrze, to pogadajmy. Starsza elfka stoi dumnie wyprostowana w otoczeniu glamfatańskich wojowników, którzy nie spuszczają z ciebie oczu. Przychodzisz w imieniu Rinata, jak mniemam. Wiedziałam, że przekona kogoś, by podjął się tych negocjacji. Nie sądziłam jednak, że będzie to Estramor zamieszana w cały ten zamęt w Zatoce Buntu. Przechyla głowę i przymyka oczy. Czyżby niepokoiła cię obecność uzbrojonej obstawy? Spodziewała się bezbronnej handlarki, prawda? W momencie, gdy jeden z mężczyzn gotuje się już do ataku, Alarchi unosi poplamioną barwnikami dłoń. Spokój, rzuca gniewnie. Dajcie cudzoziemce się wypowiedzieć. Nie jesteśmy jeniebolskimi bestiami. Tutaj obowiązuje prawo gościnności. Alarchi kiwa na ciebie, trzymając przed sobą otwartą dłoń, której wnętrze i palce poplamione są niebieskim i zielonym barwnikiem. Wysłanniczko Wailanina, przekaż mi wiadomość, którą polecono ci dostarczyć. Przychodzą po pieniądze Rinata. Chcę usłyszeć twoją wersję wydarzeń. Nie przepadam za tym Wailaninem. Wolałbym pomóc tobie. Dobra, najpierw może przesłuchamy wersję jej wydarzeń. Pierwszy krok na drodze rozsądku, kobieta stwierdza z zadumą, pocierając podbródek. Rinato kupił ode mnie sporo buszli Elard Golach i zapłacił za nie wygórowaną cenę, ale zrobił to z własnej woli, wręczając mi zapłatę. Stwierdził nawet, że taki targ to okazja. Dopiero po transakcji Wailani zaczął sączyć jad. W głosie Alarchii pobrzmiewa gniew. Rinato oskarżył mnie o oszustwo, o podstęp, twierdząc, że nie sprzedałam mu prawdziwego korzenia, ale coś, co ledwie przypomina Elard Golach. Co za tupet. Prawdę mówiąc, nawet Elard Golach mu nie pomoże. Unosi poplamiony na niebiesko palec i powoli opuszcza go z uśmiechem. Stary łuk Rinata jest zbyt wiotki, by zdołał go w pełni naciągnąć. I żadna ilość Elard Golach nie da mu dzidy młodego łowcy. Zawaliśmy uczciwą umowę, a teraz Rinato ma pretensje. Zły, bo nawet zioła nie sprawią, że stanie do boju. Kręci głową, a jego głos przybiera złowrogi ton. A jej głos. Nigdy nie sprzedałam nikomu fałszywego lekarstwa. Jeśli Rinato nie przestanie mieć się jęzorem, wkrótce go straci. No i tak, nie doczytałem jak, o co tam. Ha, trudno powiedzieć. Coś tu było z tymi. Czego ona ma niebieskie ręce? Dobre pytanie. Zastanawiam się, co tutaj zrobi. Tak. Czego ona jest z wojownikami, nie? Dobra. Przychodzę po pieniądze Rinata. Staruszka uśmiecha się maczem, mówi, oczywiście. Cóż, Estramowor cenią nad pieniądze. Spod pół swojej szaty wydobywa wielki korzeń i zbliża go do nosa, by poczuć jego woń.
Plemię żurawia uprawia te ziemię od pokoleń. Czyżby Rinato uważał, że te zioła plenią się jak chwasty? Bez wysiłku? Bez znoju? Alarchi rozgniata łodygę rośliny w dłoniach do niebieskich, zielonych plam, dodając jeszcze rdzawo-pomarańczowe smugi. Dobiliśmy targu. Rinato dostał nasze plony. Nie możemy zwrócić mu pieniędzy, tak jak nie możemy przytwierdzić raz zerwanych listków Elard Golan na powrót do łodygi. Powiedz Rinatowi, że musi pogodzić się z konsekwencjami zawartej przez siebie umowy. Jeżeli nie przestanie ronić krokodylich łez, pokażemy mu, jak dyscyplinujemy rozwydrzone dzieci. Skończyłam się, daj mi te pieniądze. Nie przepadam do tego, wolałbym pomóc tobie. Dawaj te pieniądze. Starsza kobieta spogląda na strażę, następnie przynosi wzrok na ciebie i nosi brew. Już? Jak bardzo musi być zatem ograniczona? Stryka palcami, strażnicy stają w gotowości. Wynieś stąd to ścierwo. Aż tyle ich jest? Nie wiedziałem. Od kogo byśmy zaczęli? Od niej? Dobra. Zaczynamy. O kurczę. Dobra, padła. Teraz się bierzemy za pozostałych. O kurczę, jaki twardy jest mimo wszystko. To go łańcuchy dopadły. Dobra, spokojnie jest. Luzik. Luzik. Okej. Okay. Nie wiem, czy żeśmy dobrze zrobili, czy nie, ale no, zobaczmy. Aha, no to trochę takich różnych rzeczy żeśmy tutaj zdobyli. Wszystko do tego wrzucimy. Weź pieniądze od Alaty, daj pieniądze Rinatowi. No dobrze. No tak. Dobra, co tu jest? Suszone zioła kruszą ci się pod palcami, wydzielając słodki, rześki aromat. Okej. Okay. Tutaj koce są zaskakująco miękkie, choć rozłożone na nierównej warstwie słomy. Dobra, tutaj no jako kradzież, ale chyba im to już nie będzie tu potrzebne, tak mi się wydaje. Dobra, idziemy. Just say the word. Dobrze. Cisza, spokój, nic się nie stało, wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Z tą owczynią da się coś tu pogadać? Nie. Tutaj może jeszcze przejdźmy, żebyśmy wszędzie zdążyli być. O, twoje nadejście wyrywa pręgowanego kota ze spokojnego odrętwienia. Otwiera szeroko oczy, obserwując każdy twój ruch, aby w końcu przybiec i ostrzec. Otrzeć się o twoje nogi. O, rudy kot pręgowany. Czyli co, mamy kotka? Damy kotka teraz, tak, dla odmiany. Okej, okay. A tego do skrzyneczki. Okej, okay. O, jakaś tarcza tu ciekawa jest. Odbicie tarczą, draśnięcie na napastnika, zakręcie, dobra. Tutaj ma tarczę jakąś, tutaj ma tarczę, tak? No to jest odbicie tarczą plus 8, plus 4. A można to jeszcze zakląć. Zobaczmy, czy coś tu nie, nie możemy nic więcej zrobić. Zaraz zobaczymy tutaj. Porównaj.
Draśnięcie z dystansu odbite od napastnika. To chyba lepsze. Dobra, dajmy mu. Idźmy dalej. Tutaj jest jakieś dynia. Dynia kwark. Pogadajmy, zeskanujmy dynię. Widzisz nieskazitelnie utrzymaną oberżę z polerowanymi ladami z ciemnego drewna, wypełnioną hałaśliwymi i radosnymi klientami. Dwóch mężczyzn, żartując między sobą, rozlewa za barem trunki. Są do siebie tak podobni, że muszą być rodzeństwem. Młodszy chwyta kufle i roznosi je po sali, gawędząc pogodnie z gośćmi. W chwili, gdy pozbywa się ostatniego kufla, drzwi za nim otwierają się i do oberży wkracza czerwonolicy ałamanin w towarzystwie trzech gburowatych elfów i rusza wprost na niego. Ałamanin warczy, spycha młodzieńca z drogi i żąda piwa od stojącego za barem brata. Gdy mężczyzna odmawia, w sali zalega złowieszcza cisza. Starszy brat ponownie prosi ałamanina o opuszczenie oberży, a młodszy kładzie mu rękę na plecach i popycha w kierunku wyjścia. Wszystko zamiera. Rozlega się mdlący trzask łamanego karku, gdy mężczyzna ląduje plecami na ścianie i osuwa się na podłogę z nienaturalnie wygiętą do tyłu głową. Nie podnosi się. Goście oberży nie namyślają się długo i przychodzą barmanowi z pomocą, odciągając ałamanina i jego towarzyszy. Jednak nic już nie odwróci biegu zdarzeń. Dywan nasiąka krwią umierającego mężczyzny, nad którym klęczy jego brat ze zgrozą w oczach. Gdy w końcu się podnosi, ałamanin jest już daleko. No tak. Bratobójcza walka. Dzieci tutaj są, widzę, tak? Przyda się na coś. Grzejesz się. Okej, dobra, tutaj nic. Z tego przejdźmy jeszcze do tych miejscach. Obrońca. Gawenda rynek. Gawenda rynek. No dobra. Jaki złom będzie można pewnie sprzedać. Ok, przyjrzyjmy się. A, są ludzie do skanowania, widzę. No to lecimy. Widzisz dziewczynkę przykutą do ściany ciężkim łańcuchem założonym na jej nadgarstek. Dziecko cierpliwie szoruje kafle kuchenne. Brak pośpiechu jest celowy. Ciemna plama na podłodze jest bardzo uporczywa, dlatego dziewczynka próbuje ją zmyć już od wielu godzin, nie zważając na upływ czasu ani zapadającą noc. Gdy tak szoruje, jej twarzyczka ma surowy i zacięty wyraz. Zrobione. Kuchnia jest wysprzątana na wysoki połysk i przygotowana na nowy dzień. Ale dziewczynka ma coś jeszcze do zrobienia. Dygocąc zbliża się do leżącego w kącie ciała. Białka jej oczu błyszczą mocniej, gdy sięga do kieszeni. Złakniona w wolności znajduje ją w postaci klucza. Nie zauważa krwi, którą splamiona jest jej bluzka, ani nie dostrzega ciekawskich spojrzeń mijanych mieszczan. Biegnie w stronę brzegu oraz majaczących w oddali doków. No, nawiała i już. Widzisz grupę elfów stąpających uważnie pomiędzy zaroślami z rękami zaciśniętymi na broni i oczyma utkwionymi w ściółce. Poruszają się cicho i płynnie, znać, że to wytrawni łowcy. Ptaki zrywają się do ucieczki na dźwięk dochodzącego z oddali głuchego odgłosu, a grupa obiera kurs na jego źródło. Na przodzie kroczy zwiadowca z łukiem gotowym do strzału. Cały aż drży w skupieniu, unosząc rękę, przeskakuje przez wystający korzeń. Grupa wstrzymuje marsz i chroni się pomiędzy powykręcanymi wiekowymi pniami. Wszystko na moment zamiera, a potem sam las powstaje na powitanie wędrowców. Stworzenie jest olbrzymie, dwukrotnie większe niż największy elf, a jego ciągnące się w nieskończoność ramiona liany oplatają się wokół kostek rąk i nóg członków grupy. Jeden z elfów pada i z trzaskiem zostaje odrzucony wprost na jedno z drzew. Inny, próbując uniknąć pełzającego pnącza, ślizga się i zanim się obejrzy, już jest ciasno spętany wokół pasa. Powietrze robi się gęste od strzał, którymi łucznik stara się osłaniać kompanów. Nagle rozlega się przeraźliwe wycie. To rapier odrąbuje jedno z ramion kreatury.
na chwilę ją obezwładniając. Korzystając z okazji, łucznik podmienia strzały, podpalając wilgotne drzewce błękitnym ogniem. Zajmująca się ogniem ogromna masa pnączy wydaje pisk, atakując furii wszystko, co znajduje się na jej drodze. Dwa elfy leżą nieprzytomne, kolejny martwy, w jego czaszce zieje wielki otwór. Stworzenie w końcu pada, jednak nikt nie świętuje zwycięstwa. Gruba posępnie krząta się przy rannych i poległych. O, chyba spotkali się z drzewcem jakimś. Widzisz Orlanina ślęczącego nad do połowy narysowaną mapą, starannie cieniującego linię za linią. Notatki pachną morską wodą. Rozmazane bazgroły pokrywają plątaninę ilustracji i pomiarów. Każde pociągnięcie kończy się z dużą precyzją, a później prowadzi kolejną kreskę, powoli i z rozmysłem. Wszystko jest tu na swoim miejscu. Z oddali dobiega delikatny dźwięk dzwonka i mężczyzna przerywa pracę. Odkłada pióro i sięga po sztylet, który wsuwa zapasek. Otwierając drzwi prowadzące do sklepu, przywołuje na twarz uśmiech i zagaduje do klienta. Starszego krasnoluda o posiwiałej brodzie. Krasnolud dopytuje się o kilka artykułów, przymierza kilka sztuk zbroi, parę karwaszy, ale nic zdaje się nie przykuwać jego zainteresowania. Chrząkając wychodzi. Trochę zbyt pośpiesznie i zbyt nerwowo. Sprzedawca ciężko wzdycha, zdejmuje kuszę ze ściany i zamyka za sobą drzwi. Przy dźwięku dzwonka bełt kuszy jest niemal niesłyszalny. Nawet wtedy, gdy dosięga celu i zatrzymuje zbiegłego złodzieja. Sprzedawca podchodzi niespiesznie do wyjącego z bólu mężczyzny, by z kamienną twarzą przeszukać mu kieszenie. Znajduje w nich miksturę, sakiewkę, srebrnych monet, kilka zwojów. Złodziej się spisał, choć prawdę mówiąc, mogło mu pójść lepiej. Okej, okay. Czyli go po prostu oszabrował. Jest jakaś tamra. Wysoka kobieta odziana w futrzane skóry patrzy na ciebie przenikliwym spojrzeniem ciemnych oczu. Mam tu najlepsze skóry w Eir Glanfat. Tak grube, że nawet Stalgar nie rozedrze ich pazurem. Buty tak miękkie, że stąpa się w nich bezszelestnie. Czym się zajmujesz? Tym, co noszę na grzbiecie. Handluję skórami zdartymi z każdej bestii Galawajna. Estramowrny przybywają tu zewsząd, żeby je obejrzeć i przekonać się, że jesteśmy wielkimi łowcami. Za każdą skórą stoi historia wielkiego polowania i zaopatrujący się u nas zabierają ją ze sobą do wszystkich zakątków naszych ziem. Mogę obejrzeć twoje towary, obejrzyj dary naszych łowców. No i co tutaj może nam zaproponować? Parę pułapek i nic poza tym, ale my za to możemy też zaproponować parę rzeczy od nas. Prawda? Mamy jakieś tutaj złomy, chociaż nie jest tego specjalnie za dużo, ale coś zawsze mamy. Możemy tego animanta... Nie, animanta nie będziemy sprzedawać. To są nasze takie trofea, nie? Można sprzedać te pupilki, ale w sumie... Świnka jest za 0 zł. Kotek za 20. Okej, okay, dobra. Tyle. U niej. Dobra, członek. Tu jest jakiś Mazden. Tutaj mamy jakieś jedzenie. Trochę strawy dla wędrowców. Mam tu pyszne sery i świeże owoce. Opowiedz mi o swoim zajęciu. Cóż, wiodę proste życie. Nie będzie to ciekawa opowieść. Pielęgnuję ogród i troszczę się o stado, a moja rodzina zbiera te pyszne owoce, które widzisz za moimi plecami. Bogowie byli dla mnie łaskawi. Zobaczę, co masz. Nie pożałujesz, ale proszę bez kosztowania. Ryż, kakao, jajo, mięso, ryba, oleje, sery i tak dalej, i tak dalej. No dobra. Jakiś... Tu jest jeszcze. Krępa kobieta uśmiecha się szeroko, patrząc jak nadchodzisz. A, widzę, że je usłyszałaś. Dobre ostrze ma swój głos i śpiewa nam nim swoje... I pani, która broń wezwa ciebie, opowiedz mi o swoich wyrobach.
Moja broń mówi sama za siebie i każdy na tym targu, mężczyzna czy kobieta, zna moją reputację. Nawet Tamra. Wiedzę przekazał mi ojciec, któremu z kolei przekazała ją jego matka. Weź jedno z moich ostrzy, a będziesz miała w ręce broń wytwarzaną od 5 pokoleń. Derwin prycha. Mówią, że nie powinnam marnować takiej broni na Estamorvn, a ja mówię, że broń na stojaku to prawdziwe marnotrawstwo. W sumie ma rację, nie? Pokaż mi swoje towary. Oglądaj, co tylko chcesz. Co ma? Jakiś kiścień. Ogłuszenie, uderzenie zaklęciem, pomniejsze pociski, minolety. No proszę. No dobra, zobaczmy tutaj, co to mamy. A nie są to jakieś wielce mocarne rzeczy, więc nie ma co tu kupować. Idźmy dalej, zobaczmy, ale jest tutaj tych ludzi znowu. Przynajmniej widać, że coś się tu dzieje, nie? Klientela dopisuje. Pładajmy. Tak, młoda dziewczyna wodzi obojętnym wzrokiem po rynku. Gdy się zbliżasz, odzyskuje ważność i staje wyprostowana. Witaj, cudzoziemko, mówi dygając równocześnie. Alarchii nie ma, więc ja prowadzę sklep na czas jej nieobecności. Wodzi ręką przed gablotkami pełnymi okładów i lekarstw. Jeśli szukasz ziół, nalewek, olejków lub maści, na pewno mam wszystko, czego ci potrzeba. No to pokaż, co masz. Aha, to są tego typu rzeczy, ale mamy też rzeczy, które są, które mogą mi się przydać. Tak. Dla ulepszania broni i innych takich rzeczy, tak? Ile to już płacimy? 11 tysięcy, ale kurczę, normalnie. Sporo sobie rzeczy. 15 tysięcy. Ale chyba kupimy wszystko. Mam tyle kasy, że spokojnie mogę to zrobić. Bo chciałbym ulepszyć parę rzeczy. Dobra, handel, dawaj. Dobra, poszło. Dobra, to można było może nie kupować, ale teraz tak, miałem tą tarczę zakląć. Sprawdźmy, nie da się. Co jeszcze możemy zakląć? Tutaj nic nie możemy zrobić. A, to już jest praktycznie na maksa, więc tutaj raczej nic nie zrobimy. Coś z broni możemy jeszcze zakląć. Zobaczmy. O, jest celność i obrażenia jeszcze tutaj można zrobić. Nie wiem, ile ona w tej chwili ma celności. Celność plus 4. Obrażenia plus 15. Obrażenia od kwasu. Może celność. Celność jeszcze plus 8, proszę bardzo, tak jest. Zrobiliśmy. Solidna jakość, celność plus 4, obrażenia plus 15. Jeszcze dodatkowo, no to zaklniemy to jeszcze. O, jeszcze tutaj mogę zrobić dodatkowo. Jeszcze cel, albo obrażenia zwiększę, tak? Obrażenia plus 30. No dobra, niech będzie to. Co jest teraz? Nie wiem, tak jakoś dziwnie to było. Okej, tutaj nic już. Efektywność duchy, dzicy, nośniki dusz. Tutaj co mamy? Celność obrażenia może... Na duchy. Nie cierpię tych duchów, bo są trochę. Dobra, celność możemy dać. Możemy dać celność. Celność plus 8. Dobra.
coś możemy zrobić? Nic. O, dobra, damy tutaj. Zaklinanie. Okej, okay, jest jeszcze przeciwko duchom. Być może duchów już tu nie będzie, ale lepiej. Lepiej dmuchać na... A, to jest przypisanie. Aha, to jest ta włócznia, to ona jest niezła. Tym ładuję. Dobra, chyba tutaj na razie tyle. Czy coś do ręki? Tutaj nie da się zakląć. Pancerz, ten jest na maksa już zaklęty. Nie wszystko da się, widzę, zakląć. Okej, okay, dobra, ten ma pancerz. Coś tu można by mu zrobić, okej. Okay. Odporność na kwas, intelekt, percepcja, stanowczość, kondycja, zręczność, odporność na miażdżone. Dobra. Damy stanowczość. Dobra, to już jest na maksa. Teraz temu coś tutaj zobaczymy, co odporność na nacięte może. Dobrze, to tutaj zobaczmy, co się uda zrobić tu. Nic się nie uda zrobić, może już brakło mi tych surowców. Prawdopodobnie. A nie, mamy coś jeszcze. Moc 2 dajmy. Chociaż i tak on mocy ma już dość sporo, ale niech ma jeszcze więcej. No chyba już tyle dobrego. Okej. Okay. Tu jeszcze jest ktoś. Wyglądasz na łowczynię, cudzoziemko. Broń od drewn może chronić tego, kto szuka nieszczęścia, ale moje towary pozwolą ci przetrwać w głuszy. A se reklamy robią. Archanek wskazuje na towar. Aha, tutaj mamy... Co to jest ten Aimoranet? Buława. Okej, okay, buława to jakieś pistolety. Pociski 6. O, sześciopak. To jest dobre. A ten ma zasięg 8. No nie wiem, te 6 pocisków to jest dobre. No kosztuje się trochę. Ale można by było to kupić. Sześciostrzałówkę. Dobra, zobaczmy, komu by ją można było dać. Co on tutaj ma? 8 metrów, 1800, to kosztuje też 1800, sześciostrzałówka. Dobra, tylko jeszcze nie pamiętam, kto tutaj, czy on ma też broni. Rycerz. Kusza. Rycerz. Pioruna ziemskie tłumu, to nie. Tutaj mamy poszukiwacz przygód. Estok, kiścień, różdżka. Ok. Rycerz, pogromca duchów, spir. Ta nie ma żadnych, widzę. Ten nie ma żadnych i ten broń poszukiwacza przygód ma tutaj, tak? Halabarda, estok, kiścień. Dobra, czyli żaden z nich nie ma jakiś tych, dobra. Sześciostrzałowiec, kto jeszcze tutaj, ktoś powinien jeszcze mieć ten sześciostrzałowiec, zaraz zobaczymy. Bo ktoś miał. Nie ma, ta nie ma, nie ma, oj chyba,
Chyba sześciostrzałowiec został gdzieś. Dajmy jemu. Chyba zostawiliśmy gdzieś ten sześciostrzałowiec, nie wiem. Bo jeszcze miałem chyba jeden. Trudno powiedzieć. No dobra, mniejsza z tym. Just say the word. A to coś się zaświeciło na niebiesko, a to dobra. Wychodzimy. Zobaczmy, co tu jest w tej skrzynce. Okej. Włączmy skradanie. Tu też mamy. Nie wiem, czy tutaj tego żeśmy chyba skanowali, albo nie. Widzisz dziewczynkę w poszarpanych ubraniach, z lampą oliwną w dłoni, zmierza w dół alejki. Zdętwiałeś zimna stópki w ubrudzonych błotem skarpetkach, dzielnie prą naprzód. Dziecko jest wpatrzone w wypełnioną sianem stodołę, do której zmierza. Dziewczynka gmera w zamku przy pomocy spinki. Pomimo panującego zimna, wprawnie go otwiera i wsuwa swoją wychudłą postać do środka. Gdzieś pomiędzy czynnością zamykania drzwi a opadaniem na podłogę, lampa wysuwa się jej z dłoni. Płomienie delikatnie muskają siano, jakby tylko je badały. Jednak po chwili sięgają po nie coraz zachłanniej. Dziewczynka krzyczy. Na zewnątrz kobieta przedziera się przez ulicę, kierując się w stronę krzyków i dymu. Mimo że nie dostrzega jeszcze płomieni, jej dłonie wykonują gest, a z jej palców wylatują trzy ledwie widzialne pociski mocy, które rozbijają w próg drzwi do stodoły. Powoduje to jednak wyłącznie dodatkowe rozochocenie płomieni. Krzyk cichnie. Kobieta zbroi własną córkę w żelazo i mamrocząc modlitwę, rzuca się w ogień, który syczy głodny nowych ofiar. Kobieta odpowiada mu furią, mrozem i gradem. Nie pozwoli się zdominować. To ogień zostaje pokonany. Dziecko jest słabe, z płucami wyschłymi od dymu, ale żywe. Kobieta niesie je na rękach wśród wiwatów i aplauzu, a po jej srebrnej twarzy spływają stróżki potu. Okej. Tak, dobra. Już chyba tutaj nie ma wejścia, a to już widziałem. Tutaj nie ma nigdzie wejścia, tu jest początek. Tak, i tutaj gdzieś będzie ten cały... Aha, wiem, gdzie jest ten zawodnik. Który chciał odzyskać te pieniądze. Tu jest Rinato. Okej. How do you do? Przyjaciółko, witaj z powrotem. Czy odzyskałem moje pieniądze? Odzyskałem twoje pieniądze. Diverus. Oczy Rinata rozszerzają się, gdy łapczywie wyrywa ci sakiewkę. Belfetto. Już prawie straciłem nadzieję. Rinato przelicza pieniądze, uśmiechając się przy każdym brzęknięciu miedzi. Składam ci podziękowania, przyjaciółku. Nareszcie będę mógł uzupełnić asortyment. Spotkajmy się w niebiańskiej latorośli. Jestem pewien, że uda mi się znaleźć specjalne towary dla tak zaradnej klientki. Okej, zadanie wykonane. Czyli... No to zobaczmy, dobra. Co on takiego może mi zaoferować, czego ja nie mam? Gdzie go tu znaleźć teraz? A jest, tu jest Rinato. Pokaż, co masz. Rinato śmiał się na twoje nadejście, wyciągając ręce w powitalnym geście. Przyjaciółko, wróciłaś. Klaszcze i mocno pociera dłonią, a więc chciałabyś obejrzeć moją ofertę specjalną. Pokaż, co masz. Pułapki.
A, też ma różne grzybki i tego typu rzeczy. To do mikstur bardziej. Ok, czyli jakoś nie ma specjalnie fajnych rzeczy. No dobra. Cóż, trudno. Przynajmniej kolejny dobry uczynek spełniony. Dobra, idźmy dalej. Do przodu. No i teraz chyba wejdziemy w ten długi budynek, bo tu już wszędzie wszystko zostało zobaczone. Okej, no to wchodzimy. Okej, co my tu mamy? Członek plemienia. Rozdwojone strzały. Trójszalbiasty Stelger. Jakiś, tak? Okej, jest jakiś Kroze. Zobaczmy, co Kroze pamięta. Widzisz niewielkie stadko wron na drodze gruntowej, przecinającej wyschnięte ziemie uprawne. Ptaki towarzyszą Orlaninowi, który wolnym krokiem zmierza tą drogą do jakiegoś celu. Podążając za nim, wrony czasem podskakują, czasem podfruwają, ale zawsze trzymają się z tyłu. Raz na jakiś czas któraś siada mu na ramieniu, jednak zaraz wraca do swoich pobratymców. Gdy wędrowiec zbliża się do niewielkiej osady, jedna z wron siada na nim i zaczyna krakać w podnieceniu. Orlani uśmiecha się, kiwając głową, jakby przytakiwał. Wyjmuje z kieszeni kawałek chleba i wręcza ptakowi, który porywa zdobycz i odfruwa nieco dalej, by zjeść swoją nagrodę w spokoju. Nadbiegają zwabione krakaniem dzieci. Sprawdzają, kto się zbliża. Gdy przed Orlaninem gromadzi się już spora widownia, unosi się on obie ręce, na których natychmiast przysiadają szkolone w tej sztuce wrony. Kołyszą się, krocząc niemal jednogłośnie, a mężczyzna stoi, nucąc cicho jakąś żywą melodię. Spogląda na dzieci i zaczyna opowiadać im dziwne rzeczy. Mówi o różnych rodzajach krakania wron i o tym, co każdy z nich oznacza. Opowiada o hierarchii w stadzie, wronich królach i królowych z dawnych czasów oraz o ich królestwach. Przemawia tak przez pewien czas, bez przerwy utrzymując na rozpostartych ramionach ciężar półtuzina ptaków. W końcu zmęczony opuszcza ramiona, a wrony zrywają się do lotu. Kręcą koła nad jego głową i oddalają się, szybując we wszystkich kierunkach, niczym tornado czarnych piór, niknące w świetle dnia. Rozradowane krzyki niosą się drogą, gdy dzieci zmierzają z powrotem do miasteczka. Orlanin stoi samotnie, patrząc, jak jego stado znika w oddali. No dobrze. Co tu mamy? Strażnicy kamienia, prowadzeni busolą. O, jakaś to jest sala tronowa, widzę. Sala tronowa. Oj, ktoś się do nas zbliża. Na tyłach długiego domu stoi Orlanka w średnim wieku. Jej twarz wykrzywia grymas irytacji. Gdy się zbliżasz, robi w twoją stronę zdecydowany krok. Kolejna Estramor. Czego chcesz? Sagani pochyla cię ku tobie. Uważaj, ta kobieta jest dość młoda, jak na kogoś ze starszyzny, i myślę, że pragnie pokazać, na co ją stać. Chcę odwiedzić inne dyskretne brzmienie. Szukam kogoś, kto odwiedził miasto. No dobra, może pierwszy. Grymas niezadowolenia ściąga jej okrągłą twarz. Mamy powody, aby zabraniać cudzoziemcom włóczyć się po naszym świętym mieście. Powody, które zaczynam rozumieć. Czy ostatnio wydarzyło się coś wartego uwagi? Więcej niż bym chciała. Szabrownicy poczynają sobie coraz zuchwalej na dawnych terenach budowniczych. Mieszkańcy Zatoki Buntu podpalili własne miasto. Do tego co tydzień dochodzą nas wieści od plemienia trójszablastego Stalgera o nowych falach zdesperowanych uchodźców napierających na nasze granice w nadziei na ucieczkę przed plagą Onolfen.
Nagle wyczuwasz w sali jeszcze czyjąś obecność. Anamfatka nie opuszcza z ciebie wzroku, ale coś się do niej, od niej oddzieliło, sięga do ciebie. Zezwolenie przybyszom na wejście do reszty miasta jest obecnie wykluczone. Idź i ciesz się, że w przejściu nie urzęduje dziś Anamfata Simok. Nie byłby dla ciebie tak miły jak ja. Aha. Coś tu się kurka dzieje. U boku Bethul wymaterializuje się zjawa Orlanina. Ma to samo zielono-brązowe futro i identyczne orzechowe oczy jak ona. Pomóż mi przemówić im do rozsądku, wskazuje za ciebie. Obracasz się i dostrzegasz przezroczyste zarysy sylwetek pięciu innych Anamfatów. Kolejnego Orlanina, który ma płowe futro i pokrytą bliznami twarz. Pochmurnego krasnoluda Orlanina o czarnym futrze i dwóch elfów. Kim jest ten drugi Orlanin? Wygląda zupełnie jak ty. Jesteś z jakiegoś powodu zła? Słyszę to w twoim głosie. O co chodzi? Może to wybiorę z percepcji. Czy akty zniewagi i niesprawiedliwości, które wymieniłam, nie są wystarczającym powodem? Problemy wciąż się mnożą. Nie prosiłam o żaden z nich. Drugi Orlanin odstępuje od niej powolnym, rozważnym krokiem. Pomiędzy nimi widzisz włókna esencji, a Orlanin krzywi się i nachyla, jakby idąc pod wiatr. Rozzłoszona amfantka wzdryga się. Wojna! Głos upiornego Orlanina jest jak skrzek. Idą na wojnę. Przypomnij im o przestrodze Fervlta. Czy mówi ci coś imię Fervlt? Duchowy obraz Fervlta gwałtownie nabiera powietrza. Naprężone pasma esencji ciągną go z powrotem ku Anamfatce. Spogląda na ciebie ponownie. Próbowałem im powiedzieć. Dusze budowniczych dotknęły nawet cudzoziemców. Dwaj członkowie plemienia patrzą to na ciebie, to na Anamfatkę, trzymając dłonie na rękojeściach mieczy. Jeszcze linowe źrenice zwężają się. Lepiej się z tego wytłumacz. Dusze budowniczych dotknęły nawet cudzoziemców. Ten drugi Orlanin, wiesz kto to taki? Zarówno w tym miejscu, jak w tobie samej kłębi się więcej dusz. Musisz wysłuchać, co mają do powiedzenia. Może to weźmiemy. Wysłuchać czego? W tej chwili do moich uszu dochodzą wyłącznie twoje brednie. Dusze budowniczy dotknęły nawet cudzoziemców. Ten drugi Orlanin, wiesz kto to taki? W tej chwili bardziej interesuje mnie nie to, kim jesteś ty. Dusze, dobra. Anamfatka gwałtownie nabiera powietrza, kiedy resztki duszy Felfta wracają do niej. Anamfatanie wpatrują się w ciebie. Niemożliwe, żebyś znała to powiedzenie, chyba że zbliża się do ciebie o krok. Jesteś Galfs an Anams, widząca duszę. Tak, jestem widzącą. Felft próbował przed czymś ostrzec inne plemiona. Przed czym? Kim był Felft? Kiwa głową. To wiele tłumaczy. Przestroga Felfta pochodzi sprzed wojny pękniętego kamienia. Felfty był moim przodkiem po kądzieli i ówczesnym anamfatą naszego plemienia. Kiedy cudzoziemscy rolnicy zbezcześcili pomniki budowniczych, Felft doradzał innym anamfatom cierpliwość. Składa dłonie przed sobą i spogląda na nie. Przeważyły jednak głośniejsze, rozzłoszczone głosy. Felft wierzył, że najeźdźców można nauczyć szacunku do budowniczych. Wierzył również, że dusze budowniczych rozprzestrzeniły się po innych ludach. Więc powinniśmy unikać niepotrzebnych konfliktów. A z rzeczy bardziej praktycznych martwił się, że przemoc spowoduje jedynie dalszy wieloletni rozlew krwi. Rozkłada ręce. Sama widzisz, co się dzisiaj dzieje. Co masz na myśli? Zaciska usta w wąską kreskę. Słowa Felfta były mądre, ale nikt nie potraktował ich poważnie. Pamięć o jego ostrzeżeniach nie cofnie czasu ani wojen i zmian, które zaszły w ciągu ostatnich lat. Te kamienie są przesiąknięte krwią dziś, tylko to się pamięta. W twoim umyśle objawia się przebłysk wypolerowanego adrowego sześcianu. Na jego bokach widnieją napisy, ale zbyt niewyraźne, żeby dało się je odczytać. Anamfantka odwraca się i wpatruje w ziemię, gryząc ostry pazur. Przeszłości nie zmienisz, ale twoje przyszłe i obecne wybory mają znaczenie. Daj mi więc coś innego, co jest godne zapamiętania. Myślę, że ma swoje problemy. Może piesz. Spogląda na ciebie ze smutkiem. Tak, w tym problem. Kilka dni temu był tu inny cudzoziemiec. Cóż, w
wpuszczenie go okazało się pomyłką. Nie mam zamiaru popełniać jej ponownie. Spogląda na ciebie stanowczo. Plemię prowadzonych busolą ma opinię zbyt łagodnego wobec przybyszów. Moja pomyłka na pewno tej opinii nie poprawi, gdyż ten człowiek zbezcześcił jedno z naszych najświętszych miejsc. To zapewne człowiek, którego zamierzam powstrzymać. Może zdołam wam pomóc. W takim razie na czas, żeby to naprawić. Nic o nim nie wiem nikomu. Gdy mnie przepuścisz, prawda? Może pierwszy. W jej oczach ponownie maluje się podejrzliwość. Nie popełnię kolejnej pomyłki, chcąc szybko naprawić poprzednią. Bronimy cudzoziemcom wstępu do bliźniaczych wiązów, by uchronić starożytny dorobek budowniczych. Pozostawili go pod naszą opieką, ale tylko oni mieli do niego dostęp. Wzdycha. Przynajmniej co do tego jednego, wszystkie sześć plemion jest zgodnych. Ponownie widzisz kamień węgielny z wypolerowanej adry. Tym razem obraz jest bardziej czytelny. Na każdym boku kamienia wyryto zdanie, które znasz na pamięć. Czujesz, jak twoje usta wymawiają słowa. Podarunek od budowniczych cywilizacji dla strażników ich dziedzictwa. Niechaj strażnicy strzegą drzwi, zaś budowniczowie zatrzymają klucz. Beth wpatruje się w ciebie. W jej rozciewionych ustach widzisz drobne, ostro zakończone zęby. To słowa przekazane strażnikom kamienia. Wiem, co oznaczają. Przyglądać się z uwagą. To, że Felth mógł mieć rację. Gładzi ucho, rozmyślając. Niech będzie. Możesz swobodnie poruszać się po mieście. Powiedz strażnikowi przy bramie, że przychodzi z błogosławieństwem prowadzonych busolą, by zobaczyć kamień węgielny. Jeśli bogowie naprawdę zwrócili nam jednego z budowniczych, odszukaj Telemganę, Steyr, Evon w dorzeczu wiązów. Jeśli bogowie sprowadzili cię tu w jakimś celu, Delemgata będzie go znać. Tymczasem ja zostanę tutaj, by ci pomóc. Opowiedz mi o sześciu plemionach. Glenfatańskie społeczeństwo podzielone jest na plemiona, które z kolei dzielą się na klany. Każde plemię jednoczy jego historia lub styl życia, zaś klany to zbiorowiska rodzin. Tak naprawdę istnieje więcej niż sześć plemion, ale zgodnie z tradycją sześć największych przewodzi pozostałym. Każde z tych sześciu plemion zasiada tutaj, w przejściu sześciu, gdzie omawiamy sprawy dotyczące nas wszystkich. Widziałaś przecież debatę na temat tego, co zaszło przed wojną pękniętego kamienia. Patrzy na ciebie z wahaniem. Te sześć plemion to strażnicy kamienia, żuraw, trójszajblasty stalger, rozdwojone strzały, kamienna jeżyna oraz rzecz jasna, prowadzeni busolą. Kim są strażnicy kamienia? To pierwsze i najstarsze z plemion. Kiedy dopłynęli do Eir Glanfat, napotkali tu budowniczych, którzy na znak przyjaźni wręczyli im kamień węgielny i słowa, które zacytowałaś. Wiele plemion na Wyspostu Sześciu oczekuje od strażników przewodnictwa i wskazówek. Ich długa historia zapewnia im honorowe miejsce w naszym społeczeństwie, chociaż zauważyłam, że są przez to również dość konserwatywni. Chętnie posłucham o plemieniu żurawia. To plemię złożone głównie z Orlan z Mokradeł Thane. Większość miejsc, których strzegą, jest tak niedostępna, że nawet inne plemiona nie są w stanie ich odnaleźć. A Anamfatka krzyżuje ramiona. Nie są zbyt znanym plemieniem, ale są sprytniejsi i najbardziej subtelni. Mów sobie, co tylko chcesz o berserkerach, z których szabla z tego stalgera. Wolę stawić im czoła, niż wpaść w zasadzkę przygotowaną przez żurawie. Nazwa pochodzi od ptaka o długiej szyi, który zamieszkuje mokradła. Potrafi stać w bezruchu całymi godzinami, czekając na żabę czy salamandrę. Kiedy jednak atakuje, jest szybki jak błyskawica. Powiedz o trójszarbeastym stalgerze. Śmieje się i kręci głową. To samo co wszyscy, to nieustraszeni szaleńcy i chcą, by było o tym powszechnie wiadomo. Uważani są za dzikich, nawet pośród Glanfatan. Na ich terytoriach dochodziło do licznych konfliktów z przybyszami, o czym nigdy nie zapomnieli i przypominają o tym wszystkim dookoła. Spowodowali i ponieśli największe straty podczas wojen z cudzoziemcami. Co więcej, w samym plemieniu trójszabastego Stalgera doszło do rozłamu po wojnie Czarnych Drzew. Dziesiątki klanów opuściły zniszczone tereny i ruszyły w głąb Jelenioboża, dołączając do wszelkich plemion, które zgodziły się je przyjąć. Niektórzy nazywają je złamanymi szablami. Większa część plemienia okopała się w spalonych lasach, by powstrzymać natarcie, czym zyskała sobie powszechny szacunek. Niepewnie maszczy brwi. Zasługują w zupełności na miejsce pośród sześciu, ale są zbytnimi zwolennikami konfliktów. W dodatku zbyt wielu podziwia ich za odwagę w walce.
Opowiedz mi o kamiennej jeżynie. To w większości krasnoludy z Białej Marchi. Są jedynym z młodszych plemion ustanowionym dzięki szlakom handlowym między Dziczą i Górami. Uważają się jednak za prawdziwych glanfatak, czego nikt nie śmie podważać. Tylko żurawie bronią równie niedostępnego terytorium. Osobiście sądzę jednak, że uderzyło im to nieco do głowy. Wydaje mi się, że my, mieszkańcy nizin, mamy łatwiej. Zapominają o wojnach z przybyszami, które nigdy nie dotarły aż do gór. Chociaż oczywiście ich plemię wspomogło nas w obu wojnach. Ich nazwa pochodzi od odpornej, ciernistej rośliny z gór. Bardzo do nich pasuje. Nie słyszałem o rozdwojonych strzałach. Mało kto słyszał. Tradycyjnie są wyrzutkami z innych plemion. Pewnie też cieszą się najmniejszym szacunkiem spośród nich, ale nasi przodkowie uznali, że im również należy się głos. Dlatego właśnie mają miejsce pośród sześciu. Większość innych plemion uważa ich za zbieraczy i padlinożerców, ale nie mów im tego w twarz. Uważają się za specjalistów od przetrwania i są równie dumni ze swojej przynależności plemiennej, jak wszyscy inni. Wzruszę ramionami. Przyjmują kogokolwiek, co jak sądzę ma swoje zalety. Nigdy jednak nie wiadomo, na co u nich natrafisz. Niektóre klany obrabują cię do gołej skóry, zaś inne zarżną jagnię, by uczcić twoje przybycie. Prowadzeni busolą to twoje plemię, prawda? Owszem, jesteśmy jednym z młodszych plemion niezbyt wysoko w hierarchii. Próbowaliśmy utrzymać pokój z cudzoziemcami, przez co niektórzy twardogłowi trójszablaści i strażnicy mają nas za spolegliwych. Cenimy sobie nasze glanfatańskie dziedzictwo, ale rozumiemy, że cudzoziemcy są tu na stałe. Z naszego punktu widzenia łatwiej będzie nam chronić dzieła budowniczych, żyjąc w pokoju z sąsiadami. Chcę spytać o coś innego. Chcę dowiedzieć więcej na twój temat. Jestem anamfatką prowadzonych busolą. Jak wielu anamfatów, przewodzenie mam we krwi, chociaż władza w plemieniu nie jest dziedziczna jako taka. To wierzymy, że silny przywódca potrafi przekazać swojemu dziecku lub wnukom część swojej duszy. W związku z tym anamfaci często pochodzą z jednego rodu. Nerwowo porusza zaostrzonym pazurem kciuka. Oczywiście, biorąc pod uwagę wszystko, co ostatnio tutaj zaszło, zaczynam sądzić, że mój ród wygaśnie wraz ze mną. Żegnaj. Ok. Czyli trzeba teraz się udać z tego, co widzę, do dorzecza wiązów. A, tu jeszcze coś jest jakieś. Smocza czaszka wypoledowana na gładko jest brązowa ze starości. Dobra. Wyjdźmy z tego przybytku. Dobrze, i może na tym zakończę ten odcinek, więc do usłyszenia w następnym. Pozdrawiam i z Bogiem.